Domowe święta kojarzą się z domowymi wypiekami i ich niepowtarzalnym zapachem. Dzieciaki dzisiaj zdobią pierniki. Myślę, że to o tej porze roku to jest najfajniejsza impreza, jaka może być. Widać, że jest duże zainteresowanie. Dzieci się bawią, dostają od nas kolorowe lukry, posypki, także myślę, że w każdym domu na choince zawisną nasze pierniczki. Dzieci miały okazję wykazać się kreatywnością i tworzyły piękne, a zarazem pyszne dzieła sztuki. Zrobiłem serduszko, dwa domki i choinkę. Choinkę, domek, serduszko, mama mi pomogła. Anioła, gwiazdkę, domek i jakiś dziwny kształt. W przerwie między zakupami można było w ciekawy sposób spędzić czas z rodziną. Pierwszy raz jesteśmy i widzę, że Wiktoria jest bardzo zadowolona. Także zaproszenie dostaliśmy w przedszkolu i postanowiłyśmy zobaczyć, jak po prostu tutaj udekorować pierniczki. I na pewno w domu będziemy robić to jeszcze. Pierniczki, szczególnie te, które samemu się zrobiło, to nie tylko wspaniała pamiątka, ale przede wszystkim ozdoba. Akurat niedługo będziemy ubierały choinkę, także pierniczki się na pewno przydadzą. Długo się uchowają na tej choince? Oj, właśnie nie wiem, to może być problem. Choinka pełna bombek, łańcuchów i światełek wygląda dużo lepiej, gdy wzbogacimy ją o słodkości. Powiesz je na choinkę, a później na ozdoby jakieś. Krzątanina w kuchni, unoszący się zapach cynamonu i goździków to esencja rodzinnych świąt. Wspólne gotowanie i wypieki to świetna zabawa. Z mamą robiliśmy po 3-4 blachy. 3-4 blachy pierników, to musi być dużo pracy. Tak, bardzo się natrudziliśmy z mamą i naprawdę wszystkim smakowało. Po skończonej pracy dzieci oprócz pysznych ciasteczek otrzymywały również dyplomy.